Tak Stramowski i Warnke chcą wychowywać córkę. Dla wielu to nie do pojęcia. Choć Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke od miesięcy układają sobie życia na nowo, to dopiero we wrześniu oficjalnie będą rozwiedzeni. Przy okazji na światło dzienne wypłynęło, jak para chce dzielić opiekę nad czteroletnią córką. Wielu nie potrafi sobie wyobrazić czegoś takiego. Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke sprawiali wrażenie jednej z najlepiej dobranych par polskiego show biznesu. Pewnego dnia jednak małżonkowie poinformowali o tym, że zdecydowali się rozstać. Nie mieli jednak zamiaru rozdrabniać się na ten temat publicznie. Obyło się bez awantur na łamach prasy, więcej, rodzice czteroletniej Heleny wydają się pozostawać w całkiem przyjaznych relacjach. Pewne postanowienia między nimi mogą jednak szokować. Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke, gdy ogłosili, że się rozstali, wydawali się być z tym faktem zupełnie pogodzeni. Aktor niedługo po tym ogłosił swój nowy związek z Natalią Krakowską, a jego, niedługo już była, żona została przyłapana na randce z przystojnym blondynem. Rodzice czteroletniej Heleny szczerze mówią też o tym, że są gotowi na tworzenie patchworkowej relacji. Życzę mojemu dziecku wspaniałej macoszki. Chcę, żebyśmy przybijali sobie piątki na leżakach, na wakacjach. To nie jest mój wysiłek w stosunku do tej sytuacji, tylko to jest moje marzenie. Chcę, żeby było dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi, wyznała Katarzyna Warnke w Dzień Dobry TVN. Na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej Stramowski i Warnke czekali pół roku. Niedawno Super Express dowiedział się, że 4 września oboje staną na sali rozpraw, by oficjalnie domknąć stare sprawy. Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke tak chcą podzielić opiekę nad dzieckiem. Najważniejszą rolę w tym wszystkim odgrywa Helenka, aktorzy robią co mogą, by dziecko ucierpiało na ich rozstaniu jak najmniej. Super Express dowiedział się, że Stramowski i Warnke opieką nad córką podzielą się porówno. Jest jeszcze jedna kwestia. Nie chcą, by ich dzieckiem zajmowała się obca osoba, dlatego dostosowują swoje plany zawodowe tak, by któreś z nich zawsze przy niej było. Naprawdę dobrze się dogadują. Tu nie ma mowy o skandalu i praniu brudów, podaje tabloid. Oznacza to więc, że jednym z punktów umowy byłej pary jest to, że oboje mają zakaz korzystania z pomocy niani. Wielu rodziców nie wyobraża sobie takiej sytuacji.